Akurat przechodziłem koło Akademii Rolniczej, kiedy załatwiałem miejsce na ślub dla mojej najstarszej córki. I to były zawsze takie robaki, jak się w dzieciństwie patrzyło, to one tak, wiesz, straszne były, taka maska. One są na grobach też takie. Na grobach, to jest cmentarniaki. Wiańska maska, nie? Wiesz co, no robak jest szeroko pojęty, od Mickiewicza aż po te, które nas będą skubały na koniec pod ziemią. A tego znalazłem na ulicy, wziąłem pudełko od zapałek od kumpla, no i włożyłem, poleciałem do Jacka Gulczyńskiego, który robił już wiele okładek AC do Miflobrzekowi zdjęcia. Mówię, Jacek, zrobisz robaczkowi zdjęcie? On zrobił. Myślę, że to jest dobre hasło. Ja lubię, jak jest na okładce takie hasło. Ale interpretacja, która się, znaczy, no mi się nasunęła jakby automatycznie, że to się odnosi do ludzkości, że jesteśmy tylko robakami, które... My jesteśmy robaczki. To w tę stronę, nie ma jakiegoś ukrytego. To wiesz co, wiele rzeczy można pod te robaki podpiąć i to, że wielki świat depta te małe robaczki i to, że na końcu i tak wszyscy trafimy do robaków, a także i to, że można mieć, nie wiem, robaczywe myśli. To jest takie właśnie, jak Robert powiedział, hasło. Dodatku jeszcze ubrane w fajny garnitur, bo to jest taka dość tajemnicza maska czerwono-czarna. Także myślę, że świetne hasło na płytę.